Witam serdecznie, mamy dzisiaj 29 dzień listopada, za mną jakże piękna sceneria, lekko zimowa, ale co tam jest w oddali? Znajdujemy się na polu, na którym mamy międzyplon pole, przygotowujemy podsiew buraka cukrowego. No i dlaczego tak zostawione? No za chwilę już wytłumaczę. Co więcej, widzieliście na filmie, że z mulcherem pracował duży klas, a teraz mamy Zetora. Zetor, jak dobrze wiecie, jest traktorem pomocniczym i rzadko kiedy gości tutaj w takich okolicznościach, że będzie pracował na polu. No ale do rzeczy. W dzisiejszym odcinku, który w pełni będę chciał poświęcić jednej rzeczy, będziemy prezentować i testować nawigację FX Steer 10. Nadmienię jeszcze, że to rozwiązanie jest bez żadnego czujnika kąta skrętu. O samej technologii opowiem już wkrótce. Będziemy testować tutaj z mulcherem i bez zbędnego przedłużania myślę, że możemy pakować się do traktora, robić linię i do dzieła. A jeśli chodzi o system, całość jest banalnie prosta. Na dachu mamy odbiornik GPS, kierownica elektryczna, która nam steruje, oraz tablet na Androidzie, który odpowiada za sterowanie, czyli tutaj takie serce. Nadmienię, że można ten system akurat doposażyć w czujnik kąta skrętu, który tak de facto czujnikiem kąta skrętu nie jest, tylko jest dodatkowym żyroskopem. No ale jest banalnie prosta instalacja, także w przypadku jakichś dużych pochyłości może pomóc. Ale będziemy to testować wszystko, czy właściwie jest to potrzebne. Na razie po pierwszym przejechaniu pierwszych linii jestem zachwycony, więc myślę, że sprawdzimy się w pracy. A jeśli chodzi o samo załączanie już tutaj nawigacji, to mamy w tym miejscu przycisk aktywujący, jak słyszeliśmy, linię. Możemy też sobie aktywować w tym miejscu. Oczywiście, niech Was nie zmyli tutaj język angielski. Oczywiście w pełni obsługuję język polski, ale dla niektórych tutaj zagadnień, zarówno do konfiguracji, jak i obsługi, łatwiej mi jest po prostu na ten moment zostawić to po angielsku. Mamy wybrane narzędzie, szerokość, odstęp między przejazdami, jak daleko jest tutaj, prawda, zahaczone od końca kół, że tak powiem, od linii końca kół. No i offset, no to nie mamy tutaj nic ustawione, jedziemy sobie trochę wężej, żeby nie było żadnych przepustów, bo nawet na agrosie też tam mam jakieś 10 cm tolerancji nakładki ustawione, więc spoko. Robimy sobie linię albo krzywą, zależy co tam mamy w planach, jak jechać. Za chwilę jeszcze zobaczę właśnie, jak prowadzi po krzywej, bo po linii, tak jak pokazywałem, prowadzi igła. Także nie ma tu się czego wstydzić. Mówię, jestem zachwycony, więc pokażę jeszcze, jak wygląda antena. No i co? Śmigam dalej. A sama antena prezentuje się w ten oto sposób. Konstrukcja zwarta, ładna, niewielka. Także tutaj no, podoba mi się. Taka właśnie jest, przede wszystkim ta konstrukcja jest nie za duża, nie trzeba jakoś rozstawiać po bokach dachu. Na środeczku sobie całe serce tutaj spoczywa. Nawet tutaj tak dobre są te przylepce, że nie zdecydowałem się nawet nawiercać, więc też plus, nie trzeba raczej ingerować tutaj konstrukcję dachu jakoś, żeby się wiercać czy coś.
nie trzeba myśleć o uszczelkach i tak dalej, więc również spoko. A całość tutaj przymocowana jest na sprytnym uchwycie, który niestety na potrzeby Zetora musiałem trochę zmodyfikować, no ale to nie był żaden problem. Największym problemem okazało się przykręcenie samej kierownicy, ponieważ Zetor ma wind M18, co równa się na kręgce 27, co z kolei oznaczało, że nie mogłem w tulejkę już mocującą wsadzić klucza, ale wpadłem na genialny pomysł i dopasowałem po prostu nakrętkę od koła, od przyczepy jest M18 na klucz 24. No i udało się to przykręcić, przymocować, więc... No a jak żeby inaczej, całość pracuje na darmowym sygnale korekcyjnym RTK ASG EUPOS, także tutaj też testuję to rozwiązanie, jak to będzie się sprawdzać i póki co jestem zadowolony, myślę, że jest w tym potencjał, mimo że do najbliższej bazy mam około 42 km. Obstawiam, że to jest baza w Pile, więc myślę, że jak najbardziej darmowy sygnał no sprawdzi się tutaj i tu nie ma się co oszukiwać. Myślę, że będę też to testował w Agro Osie, więc no ale to już dopiero wiosną. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Póki co test ASG EUPOS przeszedł pozytywnie, więc myślę, że nie ma takiej potrzeby myślenia o własnej bazie. A zastanawiacie się pewnie, skąd pomysł na FX, a no FX to jest nic innego jak doskonale znany w Polsce i coraz bardziej popularniejszy system CHC NAV. Jest to rozwiązanie bliźniacze od tego samego producenta, więc nie możemy się tutaj spodziewać jakiejś niespodzianki. Wszystko działa ładnie, pięknie, mimo że jechałem na ustawieniach, że tak powiem, surowych, bez żadnej większej kalibracji, tylko podstawowa kalibracja i to jest wszystko. Także myślę, że jak tutaj byśmy dostosowali do już konkretnego traktora wszystkie parametry, to będzie jeszcze lepiej. Tutaj nie będę się w to bawił, bo tu jest, tak jak mówię, rozwiązanie tymczasowe tylko do testów, których będzie jeszcze tej zimy sporo, bo FX to nie jest jedyne rozwiązanie, które jeszcze będę testował, także myślę, że będzie warto obserwować, bacznie obserwować, bo no, rolnictwo precyzyjne jest tą gałązką, którą uwielbiam, więc na pewno tutaj będzie ciekawie. A jeśli będziecie chcieli nabyć na przykład taki system, to możecie to zrobić również u mnie. Myślę, że jestem w stanie zaproponować konkurencyjną cenę. Myślę, że ten egzemplarz, który jest teraz, zrobimy w jakiejś też dobrej cenie, także w razie co zapraszam do kontaktu i tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.